Kilka dni temu gmina miejska Piechowice ogłosiła przetarg na realizację jednej z największych inwestycji w ostatnich latach. Wiadukt, który ma w tym miejscu zostać wybudowany, połączy drogę krajową nr 3 z ulicą Kryształową. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji, która moim zdaniem rozwiąże dużo problemów komunikacyjnych miasta Piechowice, a w szczególności bezkolizyjnego wjazdu do miasta. W ramach tej inwestycji, oprócz budowy samego obiektu wiaduktu drogowego, będzie też przebudowa skrzyżowania z ulicą 1 Maja, ulicą Kolejową i przebudową ulicy Piastowskiej. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. To oznacza, że wykonawca będzie musiał sporządzić dokumentację projektową, uzyskać wymagane pozwolenia, a następnie przystąpić do budowy. Przypominamy, że w Piechowicach w tym miejscu był już taki wiadukt. Nie tak dawno, bo 2 lata temu został rozebrany, zamknięty od kilkudziesięciu lat obiekt drogowy, czyli wiadukt drogowy, który z informacji mieszkańców uległ uszkodzeniu w czasie interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechach. Czyli historyczny obiekt, który nie przetrwał próby czasu. Inwestycja oprócz budowy wiaduktu, a także przebudowy dróg obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód opadowych, budowę oświetlenia drogowego oraz obniżenie sieci trakcji kolejowej. Środki pochodzą z Polskiego Ładu, czyli 9,5 miliona złotych gmina dostała dofinansowania. Udział własny gminy to jest to minimum 5% wartości zadania, czyli mam nadzieję, że zamkniemy się w kwocie 10 milionów. Wykonawca wyłoniony w przetargu po podpisaniu umowy będzie miał 2 lata na realizację inwestycji.